październiku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W Kutnowskim Domu Kultury już po raz czwarty zorganizowano uroczystą galę z tej okazji. Głównym celem tego święta jest tak naprawdę chyba wielka integracja społeczeństwa i ludzi, którzy są na sali, z osobami niepełnosprawnymi. Jest to dla nich wielkie wyróżnienie. Jest to impreza z wielkim prestiżem z uwagi na to, że dokładamy starań, żeby zawsze była jakaś gwiazda na scenie, bo to zawsze podnosi prestiż całej imprezy. Oni się czują docenieni, dumni z tego, że mogło wystąpić u boku tak wielkich gwiazd. W prezentacji pokazano, w jakich wydarzeniach w tym roku mogli uczestniczyć podopieczni Stowarzyszenia Przystań. Wyjazdy, wycieczki, zwiedzanie skansenu, a także edukacja, podejmowanie działania. Podejmowane działania mają przede wszystkim służyć integracji, pokonywaniu własnych lęków, słabości i otwieraniu się na świat. Każdego roku, organizując tę uroczystość, która jest dla nas szczególnie ważna, dbamy o to, aby przeciwdziałać izolacji, marginalizacji i stygmatyzacji społecznej osób niepełnosprawnych. Nasze działania zmierzają do zbudowania pozytywnego wizerunku osób zmagających się z piętnem choroby psychicznej. Na zakończenie myślę, że warto dodać, że troska o kondycję psychiczną powinna leżeć w interesie nas wszystkich. Dlatego niezbędne jest zbudowanie odpowiedniej świadomości i wrażliwości społecznej właśnie na temat chorób psychicznych oraz właściwa edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Planujemy rozstrzygnięcie dwóch konkursów. Jeden właśnie będzie konkursem pokazania swoich umiejętności artystycznych. Zgłosiło swój akces do występu 10 ośrodków spośród 22, które przyjechały na to wydarzenie. Będą to występy artystyczne, jeszcze też nie wiemy, co będzie do końca, ale hasło folklor ziemi, tak? Więc wszystko będzie na ludowo. Na ludowo, bo to motyw przewodni kutnowskich obchodów, a skoro na ludowo, to na scenie nie mogła pojawić się inna gwiazda niż zespół pieśni i tańca Mazowsze. Na scenie mogli zaprezentować się także sami podopieczni, też rzecz jasna, z ludowym repertuarem. W holu Kutnowskiego Domu Kultury można było oglądać zgłoszone na konkurs prace.